Siemano, dzisiaj pieczemy sobie kruche ciastka z dżemem. Do przygotowania ciastek jest potrzebna mąka, dżem, masło, żółtka, cukier, sól, cukier wanilinowy i proszek do pieczenia. Dwie szklanki mąki. Do jednej szklanki z mąką wsypujemy płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i wsypujemy do miski. Druga szklanka mąki. Dodajemy 200 g masła, czyli całą kostkę. I to wszystko siekamy. Trzeba teraz masło z mąką delikatnie ugnieść. Dodajemy teraz żółtka. Dwie trzecie szklanki cukru. Ja mam odrobinę więcej, bo lubię słodko. Dwie łyżeczki cukru wanilinowego. Jedna. Druga. I szczyptę soli. Teraz wszystko trzeba dokładnie wymieszać do gładkiej konsystencji. Najlepiej zrobić to ręką. Ciasto sobie owiniemy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na godzinę. Po godzinie ciasto wyjąłem z lodówki i działamy dalej. Ciasto formujemy niewielkie kółeczka. Robimy dziurkę i wypełniamy dżemem. O, pierwsze ciasteczko już mamy. Robimy tak z całym ciastem.
Moje ciasteczka wyglądają tak, jest 19. Wyszło. Nie za dużo. Przepis do pakowania po cukrze waniliowym. No dobra. To teraz czas złożyć do piekarnika. Dobra, kruche ciastka włożyłem już do piekarnika na 170 stopni, 16 minut. I moje ciasteczka wyglądają tak, miały być okrągłe, ale są takie kwadratowe. A ja teraz testuję sobie ciastko. Ale bardzo dobre. Okej, więc jeżeli wam się spodobało, to łapka w górę, zasubskrybuj ten kanał. Subskrypcja mile widziana. I pa.